No i nie mam. Wszystkie winogrona zjedliście. No nie mam. No zobaczcie. Hej. Kto tutaj jeszcze? Okrążyli mnie. Okrążona jestem. Co? Nie ma winogron już. Zjedliście. Zjedliście już. No. Kurczę. Wy dziuby małe. Wy małe dziuby. Masz coś na nosie, czekaj. No zaraz wam jeszcze przyniosę. Przyniosę. Weź z tymi pazurami, bo masz. Czekaj, poczekaj. Poczekaj. O, nie gryź mnie, nie gryź mnie w kolano, głupku mały. Ty mały głupku, no, w kolano mnie ugryz. Tak delikatnie, ale ugryz. No. Masz tu dziubu. Nie bój się. Sobota, 31 sierpnia, zaczyna się long weekend i bardzo pusto jest na drogach. Jest 7:30, jadę jeszcze do Waterloo, później jadę do pracy. Ale bardzo pusto na drogach, wszyscy wyjechali gdzieś do swoich domków nad jeziorami. Niestety muszę jeszcze dzisiaj pracować do 5:00. No ale zaraz po pracy jedziemy z powrotem na działkę. Te miasteczka są tak podobne do siebie, że naprawdę ciężko je odróżnić. Widzę, że już school busy, a zaczynają jeździć. To już wtorek będzie normalny dzień szkolny.
No już rano tak trochę zimno. Dzisiaj wstałam, to było, nie wiem, może 7 stopni. Także już czuć niestety tą jesień w powietrzu. No i widać, żadnego ruchu na drodze nie ma. Więc bardzo fajnie się jedzie. Nie tak jak do Toronto. Wczoraj w Toronto była jakaś... Był jakiś wypadek na autostradzie, także wiele, wiele godzin autostrada była nieczynna, znaczy zamknięta. I ja, ktokolwiek jechał na lotnisko, to miał problem. Często ludzie jadą na lotnisko i nie znają tych bocznych dróg. Ja akurat znam te drogi, żeby objechać. Więc ja im wtedy mówię, weźcie sobie taki transfer, taki autobusik, który się tutaj tym zajmuje. To są takie wany po 8 osób. Pan Airways Transit. Trochę więcej się płaci za to niż samemu, niż gdyby się samemu parkowało. Ale wtedy jest ta przynajmniej gwarancja, że cię dowiozą, dlatego że oni zawsze się ze sobą też łączą i jeden drugiemu mówi, jeśli są jakieś problemy na 401 i wtedy objeżdżają, to nie ma większej frustracji niż kiedy się jedzie na lotnisko i się jest utkniętym w trafiku. Mi się w sumie zdarzyło to 2 razy. Raz to było takie drastyczne, bo był pierwszy śnieg, a kiedy spada pierwszy śnieg, to wszyscy zapominają, jak się jeździ i są straszne korki. I przyjechałam 40 minut przed samolotem na lotnisko, ale na szczęście pilot i załoga też się spóźnili, także samolot był opóźniony. Ale to jest straszne uczucie bezsilności, kiedy siedzisz w samochodzie w korku i wiesz, że się spóźnisz na samolot. No zobaczcie, jakie piękne kwiatki. Zakupiłam znowu trochę. Tutaj są, to są dla mojej koleżanki z pracy, dlatego że ona miała wczoraj ciężki dzień, płakała. Także kupiłam kilka, żeby jej polepszyć dzisiaj samopoczucie. I te kwiatki dla mojej koleżanki. Piękne są. Hej Dziubek. Cześć Gadułka. Od rana pani nie było. Co ty jesteś taki wyświechtany? Gdzie ty byłeś? Czemu ty jesteś taki dziwny tu? Pokaż, co tu masz. Co tu masz? Brudne to masz od błota. Myślałam, że jesteś skaleczony. Gdzie ty leżałeś w jakimś błocie? Zobacz, co zrobił. No czekaj, zobacz, co zrobił. Patrz. Patrz. Gdzieś w błocie leżał. Oh my god. I mi zaraz się do łóżka wpakuje, tak? Ej. No właśnie. No może do basenu go wrzucę. Gdzie jest Kitek? Wchodzicie tu? Gdzie wy tu wchodzicie, misiaki? Gdzie ty tu wchodzisz? Czy ty w tyłek chcesz dostać ode mnie? Chcesz w tyłek dostać? Nie, yeah, jak zjechał. Thank you.
moja siostra przyszła nas odwiedzić. Nasz najstarszy stażem kotek. Zobacz, Kitek, to jest twoja siostrzyczka. Stefcia. Stefanek jest. Czyli Stefcia. Tak? Tak samo wyglądacie. Tak samo wyglądacie. Jesteście bardzo podobni, tylko że ona jest jaśniejsza. No tak. Nie, Stefcinka. Chodź, Dziubka. Chodź, Dziubeczko, chodź. No i mamy party tutaj. Chodź, Dziubka. Chodź, Dziubka, malutka. Wszystkie cztery. Tylko Augustika brakuje. Augustik gdzieś tam w krzakach. A mały gówniarz, wczoraj przyjechaliśmy. Zobaczyłam na kamerze, tutaj tej oto, że wyszedł o 10 rano. Przyjechaliśmy wieczorem, to go nie było. Nie było go całą noc. Dopiero wstałam o 5 rano i siedział na fotelu. Gówniarz mały. Ty, gadułka, co tam? Chodź, Stefcio. Chodź, Dziubka. Ty się tak boisz. Ty jesteś tu najdłużej, a najwięcej się boisz. Najbardziej. Cały czas taka bojąca jestem, tak? Ty, gaduła, ty jesteś już bardzo gruby. Nie powinieneś jeść junk foodów. Wczoraj gaduła był taki brudny, z jednej strony był tak ubucony, że musiałam go zanurzyć w misce z wodą. Ale się wyrywał. Ale ma teraz, doświadczył tego, co braciszek. Nie w takiej złej formie, jak braciszek padając do rzeki. Ale też podobnie wyglądał, był z podkulonym, mokrym ogonem. Ty co, malutki? Ty jeszcze cały czas harczysz mi tu. Co tam się dzieje? Co tam jest? Ty kocie. Ktoś tu przyniósł myszkę małą. Biedna leży zabita, nikt jej nie zjadł. Mordercy. Jak się zabija, to trzeba zjeść. Który z was tu przyniósł? To pewnie ty, gadułka, znając ciebie. Nie wkładaj tam głowy, bo ostatnio wsadziłeś, nie mogłeś wyciągnąć. Wszystkie koty błyszczące. Nie? Wszyscy są błyszczący bardzo. Ale gaduła, ty jesteś wielki, grubas. Ogon sam jaki ma. Braciszek też, ale nie jest taki wielki, nie taki ciężki. Nie idź tam do Stefanki, bo ona nie lubi. Kitek jest bardzo ładny kotek. Tak. Kitek jest śliczny kotek. Nie, Kitciu? Nie, Kiteczku? I mały Dziubu, ale już zaczynasz gdzieś łazić po nocach. Nie lubię tego. Ralf nam powiedział, że da nam jedno takie wielkie koło słomy. Bo śmiał się, jak mu powiedziałam, że za 5 takich małych płacę $20. Mają tutaj te wielkie ilości. Także na pewno uda mi się porobić różnych takich dużo miejsc.
gdzie będą mogły sobie wchodzić zimą. No i wreszcie wszyscy są razem, proszę. Kitek, Stefanka, Gadułka, Augustik, znaczy Augustinka i braciszek w budce. Tak powinno być, wszystkie koty razem, a nie gdzieś rozłazić. Deszcz pada. Braciszek mały łazęga. Co noc wychodzi i co noc wraca nad ranem. Ale te Blue Jaye dzisiaj krzyczą. Augustik jest prawie taki sam gruby jak Gaduła. Zimą one były strasznie grube. Augustik i Stefan. Sorry, że cały czas mówię Augustik i Stefan, bo na początku myśleliśmy, że to są chłopcy i tak już się przyjęło. Się okazało, że są obydwie dziewczynki. Augustik ma, znaczy Augustka ma taki fajny krzyż na plecach. Nie, Stefcia. Stefcia i Kitek. Brat i siostra. A ty gdzie tam idziesz do swojego brata, tak? Będziesz go zaraz tam dominować. O, już. Tak się zaczyna. Kończy się wrzucaniem do rzeki. U nas jest long weekend, także jeszcze poniedziałek jest wolny. No i tym niestety kończą się moje poniedziałki wolne tego lata w tym roku. Już się tak przyzwyczaiłam, fajnie jest pracować tylko 4 dni w tygodniu. Naprawdę robi to olbrzymią różnicę. Mam taką kosmetyczkę, w której trzymam zapasowe baterie do aparatu. Jest ogon. Gaduły. Mają fajnie tam jak na łóżku. Słoma jest super. To nie trzyma wilgoci. No i Stefan z Augustinką, znaczy Stefanka z Augustinką sobie już tam poszli. A Kitek siedzi tutaj pod nogami. Jakoś nikt w domku nie chce dalej mieszkać. Na zimę postawię go tutaj na ganek, na taras. Wypcham go słomą, także mam nadzieję, że ktoś zamieszka. Gdzie ty tam, Kitku, chodzisz? Nie możesz tam wejść. Nie ma tam miejsca, żeby wejść.
Tak zobaczył siebie pierwszy raz w lustrze. Przestraszył, że jakiś inny kot tutaj patrzy się na niego. Kto to tam jest, Kitek? Jakiś inny kot, tak? It's time to be delicious, perfect.